Dzień dobry, szalom, witam wszystkich bardzo cieplutko. Ja oczywiście jestem Zajmy Babiczka, Herz of Iron 4, nie na Kaiserreichu, nie na Kaiserreichu, na Kaiserreduxie, dokładnie tak, na Kaiserreduxie zagramy modyfikacja, która jest z osobnym submodem do Kaiserreicha, jeżeli ktoś nie wie, ale wy pewnie dobrze znacie Kaiserreduxa, niestety jestem taką amebą i dzbanem, że ja w ogóle sobie nie korzystałem z tego pięknego dobrodziejstwa, jakim jest Kaiserredux, a Kaiserredux to jest po prostu bardziej memiczna wersja Kaiserreicha, można tak nazwać? Myślę, że to jest spoko opcja. Widzę, że to jakiś ostatni update był do Mittelafriki, ale nas to kompletnie interesuje. O, widzę, że tutaj pewnie tam gdzieś Derby Stay się biegają. Ponieważ my dzisiaj zagramy, ale zaraz zagramy, łapę górę, soczysty komentarz. Kurde, strasznie mi się to podoba, strasznie mi się podoba. Dużo ładniej to wygląda niż te facjaty tych gościów, jak jest tym głównym będą. Te flagi, te kraje, bardzo biegi, to mi się bardziej to podoba. Łapę górę, soczysty komentarz, zagramy sobie jako USA. No wy w sumie wiecie, po miniaturce, po nazwie, wy wszystko wiecie, no, wojna domowa w USA, na Kaiserreduxie, nie jedna, nie dwie, nie trzy strony, a tam jest chyba 5-6 stron konfliktów na tej wojnie domowej. Graliśmy jako syndykaliści już, graliśmy jako MacArthur na zwykłym Kaiserreichu, a teraz tutaj zagramy czymś innym. Mału? Obama. Co za syndykalistyczne, czarne totalisty. A może nie, zająco uspokój się, zostaw tych syndykalistów. Graliśmy jako człowiek, który miał faję i został cesarem Ameryki. Teraz zagramy chłopem, który wszędzie bawełnę i ma cygaro w ustach. Dokładnie tak, zagramy sobie konfederatami południa, nie longiem, tylko prawdziwy konfederatami z południa. Wiem, że tam też jest opcja, żeby zagrać sobie jako... nazwijmy to białe kapturki, ale myślę, że to na kiedy indziej, na razie zagramy sobie jako zwykłe konfederaty. To się normalnie tak samo zaczyna, nie? Więc zrobimy tak, bo tutaj do wojny to jest chyba tam pod koniec 36, bo przełom 37 triggeruje się wojna domowa w USA. Więc żeby nie tracić czasu, bo to w sumie cały odcinek by nam zeszło, ja sobie przeskipuję i wejdziemy, kiedy to zacznie eksplodować. Kiedy skończą się wybory w USA i dojdziemy do wojny, także zaraz wracam. A nie, czekaj, my nie jesteśmy syndykalistami. Też dostajemy tym kryzysem, a zwłaszcza, że Ameryka ma swój własny kryzys. Dostajemy dwa kryzysy w celu jednego. Na Kaiserreduxie genialny, po prostu genialne są te ważne eventy oskryptowane, że tutaj taka piękna, dostajecie notkę, jeszcze ta muzyka w tle lecąca, naprawdę zarąbista rzecz, piękna. Co chwilę dostajemy eventy odnośnie tego, że tutaj są jakieś bojówki syndykalistyczne, jakieś longowe, jakieś tutaj te republikańskie, świat się generalnie sypie. Jeszcze w sumie zanim zaczniemy, to Kaiserredux zmienia sporo, jeżeli chodzi o drzewka części krajów, czy krajów ma pozmieniane drzewka, jest dużo więcej opcji. To jest taka rozwinięcie bardziej memiczne Kaiserreicha, myślę, że to jest dobre określenie. I to jest jeszcze są te stare Włochy, że na północ, tak jak kiedyś na Kaiserreichu było, że północne Włochy są te federalistyczne, a południowe syndykalistyczne są na południu. W tych nowych wersjach to jest zmieniane. I ta czerwona Francja, nie rozumiem, czemu ta Francja jest czerwona. Tak boli po oczach ta czerwona Francja, że Francja to musi być niebieściutka, nawet jak jest syndykalistyczna, to jest niebieściutka, nie? Czy nie? Tak? Nie? Nie wiem. No i już ten czarny murzyn w poniedziałek uciekł z tej klatki, biega po tych bankach w Berlinie i rozkrada wszystko, cała gospodarka w pieruna poszła. Uwielbiam to. Spokojnie, to nie jest drzewko USA, bo jak będziemy konfederatami, będziemy mieli swoje własne i będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Pytanie, czy na Kaiserreduxie jest opcja, tak jak kiedyś było, żeby minąć wojnę domową? Pewnie jest jakaś opcja. Tam pamiętam, że się robiło, trzeba było dogadać się z Redem i MacArthura wysłać na... MacArthura wysłać, tak, żeby zrobił assassinato na longu, ale nie wiem, jak tutaj to wygląda. Bo w każdym razie nie chcemy skipnąć wojny domowej, a chcemy striggerować jak najwięcej stron, więc mam nadzieję, że mi się jakoś to uda eventowo przerobić. Ej, w Rosji w ogóle striggerowali się syndykali, właściwie totaliści się striggerowali, bez wojny domowej, nie wiem, po prostu wyborami to wygrali, czy o co chodzi. I teraz ta Republika Transmuru co chwilę jakiegoś state'a, o widzicie, pa, jak się rzucają, state'y im przyjmują, nie wiem czy to tak ma być, czy o co chodzi, czy oni dolecą, to jest w ogóle strefa zdemilitaryzowana, to jak oni się rzucili na to, kto tutaj rządzi, a bo tu Kołczak rządzi, oho, lipka. No to będzie chyba druga rosyjska wojna domowa. Hehe, ty, ale zajebiste.
Dobra, szybki raporcik z tego, bo mamy czerwiec 36, czyli pół roku minęło, mniej więcej za pół roku wybuchnie wojna. Minus 69 political powera, hehe, 11 poparcia partii, minus 10 stabilności. Pamiętacie, minus 100 stabilności na Rosji bolszewickiej, to było coś pięknego. 3 war supporto, więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do wojny domowej. Znalazłem to syndykalistyczne, totalistyczne państewko w Afryce, to w ogóle rządzi Obama, a najśmieszniejsze jest to, że Obama jest odpowiedzią na wszystko, tam prowadzi jakąś wojnę, znaczy ten, władzę absolutną. Nie wiem, czy ten kraj jest grywalny, bo jakieś ma malutkie drzewko, nie wiem, o co z nim chodzi, można kiedyś sprawić zaśmieszkować. Kołczaka zamordowali, ale transport co chwilę coraz więcej prowincji zabiera. Oni dołączyli do międzynarodówki, także dziwne rzeczy na tym świecie się dzieją, naprawdę dziwne rzeczy na tym świecie się dzieją i ogarnąłem, że pamiętacie tą naszą serię mongolską, którą zabił update do Kaiserreicha? Mongolia tutaj ma nowe drzewko. Jeżeli tutaj są takie dziwne, takie te graficzki tych takie powiedzmy większe, bo normalne są takie, a te są takie... Jakie to jest gigantyczne! Nie wiedziałem, że takie wielkie można robić. To ma nowe drzewko, kurde. Chyba dłużej zostanie w tym Kaiser Reduksie. Taka Mongolia pod całą kawalerię, o Jezus, panie drogi, ja bym to zrobił, ale mnie tutaj wojna domowa wciągnęła. Spokojnie wrócimy do Mongolii, wrócimy do pana Aragorna, wrócimy do Kislewu, do dużo rzeczy wrócimy. A wiecie, co jeszcze wróciło do Włoch? Pan Bebici wrócił do Włoch. Wybuchła wojna pomiędzy tym Transmurem, w sensie tą daleko wschodnią republiką, a syndykalistami, totalistami ruskimi. Sprawda, oni są w międzynarodówce, ale nie wezwali ich do pomocy. Tak samo ci mają sojusz z Japończykami, też ich nie wezwali do pomocy, więc interesujące. Natomiast Polska stworzyła Rzeczpospolitą i weszła do Reichspaktu. Rzeczpospolita mi się podoba, ale to powinna, że Rzeczpospolita iść w lewo, a nie w Reichspakt. Rozumiecie? W lewo. Aha, syndykalistyczne powstanie Austrii. Tak patrzę, co się dzieje tutaj, bo to jest jakiś totalny rozpiździej. Tu wszyscy ze wszystkimi walczą. Kurde, ale mi kusi, że jak ja bym wiedział, że ten haras ten mongolski jest tak tam zarąbisty, to bym aż sobie zagrał. Ta Rosja ale tu jest totalny krik. A ja czekam listopad i dalej nie ma tych wyborów. Ale w Austrii jest ten... Wybaczcie jakieś drzewko? Ja nie macie drzewka. Kurde, ty, ale powstanie syndykalistyczne się strik. Gdzie są Habsburgowie? Co się dzieje? Halo, co ta Austria? To tak się da? A czekaj, wy się wyzwoliście? Nie. Ty, tu jest co jest? Ty, co oni tu robią? co to jest? Ten, Red Flot czy co? What the fuck? Dobra, zaczyna się. 8 listopada, godzina pierwsza w nocy, rozpoczynają się wybory w Stanach Zjednoczonych i mamy sporo opcji, naprawdę sporo opcji. Widzę, że można tutaj wprowadzić Hulonga, można socjalistów wprowadzić, ale jest też opcja na impas wyborczy, bo to jest impas, nie? Zobaczmy, co się staje. Mam nadzieję, że to doprowadzi do totalnego rozpierdziela, jeżeli chodzi o Amerykę. Deadlock election, ewakuacja Doris, wezwijmy MacArthura. Jezus, dobra, MacArthura wprowadzimy. Jest i on, ale spokojnie, zaraz będziemy z nim walczyć. Zaraz będzie, dobra, jak on jest, no to na pewno striggeruje się chyba wojna domowa, nie? Bo się ją omijało, że wybory nie weszły. Ją się omijało, wprowadzając się tam chyba Market Liberałów czy czegoś. Ty, ale ta partia ma sporo, 28. To jak na USA całkiem sporo poparcia. A jeżeli chodzi o badania, to w sumie badałem wszystkie rzeczy. Badałem wszystkie rzeczy takie, które mogły się nie wykluczać, nie? Czyli doktrynki nie robiłem, ale takie pierdoły tutaj badałem. To możesz zrobić przetwórstwo ropy. Okej. Okay. Jest i nasz pan William Hamarej. Dokładnie tak, przechodzimy. My będziemy Constitutional American Republic. My jesteśmy tym czymś czarnym. Nie żeby mi się to od razu kojarzyło z tymi modyfikacjami do Hoja, gdzie gra się jako horda zombie, ale to jesteśmy my. Proszę bardzo, chłop z cygarem to zapalony, palącym się. William Murray, Political Power 0505, doskonale. My jesteśmy Old Democratic Party. I teraz tak, to jest nasze własne drzewko. I my jesteśmy tym czymś. Ja wiem, że tutaj można wrzucić Pattona, no ale Patton to w sumie to co MacArthur, a jeszcze żadnej fali nie ma, więc bez sensu. My będziemy tym panem grali. Tu można tego, Lindenberga Charlesa wrzucić, ale to chyba mech. Tutaj mamy takich starych, zatwardziałych konfederatów. Mi się wydaje, że to jest właśnie to drzewko. I tutaj jest opcja, aby wprowadzić, nazwijmy to, białe kapturki do władzy. Tu są jakaś nowa wersja białych kapturków, to są ci stare białe kapturki. To Holiba nawet wie, o co chodzi, połowy drzewka nie rozumiem. I tu są jeszcze jakieś, to wszystko to są białe kapturki, ale takie różne. Więc ja bym to zostawił, bo to jest totalne spaczenie. I myślę, że zagramy sobie spokojnie konfederatami i tym panem, który zostanie kolejnym prezydentem. To jest oczywiście postać historyczna. On u nas był, występował, nie wiem czym on się zajmował.
Ale trzeba będzie uważać, bo mamy ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o duchy narodowe. No dobrze, teraz mamy... No co ty mi robisz, Smug Grenadcy? Koncentracja przerzutu to akurat spoko, myślę, że to będzie spoko. No Smug Grenadcy mi chłop robi. I zagramy pod Blitzkrieg. Zagramy pod Blitzkrieg, ponieważ co prawda nie pójdziemy w Patona, ale pójdziemy w doktrynę Patona, która polega na czołgach. Znaczy generalnie łatwiej i prościej byłoby po prostu polecieć pod przewagę ogniową. Tutaj jest chyba pod artylerię, z tego co pamiętam, bo też może... Czy gdzieś tutaj? Nie wiem, któryś z tych daje boosty do artylerii, że można fajne dywizje zrobić, ale myślę, że spróbujemy zrobić czołgi, bo tutaj Pato daje zarąbiste czołgi, więc sobie polecimy. Czekaj, co ty mi wybrałeś jako pierwszy cel? Ty wybrałeś mi tego, spoko, wyrzuć mi te smoke grenades, badaj mi Stewarta, jest, no bo te smoke grenades są useless. I wrzuć mi, drogi towarzyszu, no Blitzkrieg, zrobimy konfederacki Blitzkrieg i mam nadzieję, że poniszczymy, bo tu się powinien striggerować MacArthur, tu się może Nowa Anglia, ale to jest 50-50. Tu się oczywiście syndykalisty striggerują, tu powinien być Hugh Long, tu powinien być Puppet MacArthura, jakieś, nie wiem, cholipka wie co, Kalifornia i Hawaje, więc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W porywach może być 8 stron konfliktu, także myślę, że dla mnie, nie no co ty mi robisz, jakieś te pierdoły. My mamy... A, mamy za dużo dywizji. Tu jest to ograniczenie, ale spoko. Weź mi wyłącz tego typa. Taczanka, dokładnie tak, myślę, że taczanka brzmi jak plan. O, jakie piękne te statystyczki. Gdzie mamy dużo slocików? O, nigdzie nie mamy dużo slocików, tu mamy dużo slocików. Weź mi, zacznij budować te... Jezus, ile mamy pracujących cywilniaków, no porąbane. Dobra, wrzuć mi cywilniaki i zrób mi właśnie wywiad. Zrób mi wywiad, możesz mi zrobić, o tu jak... Ej, co to za polski kurczak? Ale zrób mi ten, to najfajniej wygląda takie te. I nazwiemy naszą agencję, ostatnio jak graliśmy na Red Floodzie był eksport żbiczków, nie? To teraz nazwiemy to białe kapturki. Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, jak wiecie o co chodzi, to możecie wysłać uśmieszek w komentarzach. Więc białe kapturki są robione. I na razie rób mi krabidersy, 3000 w magazynach, ok. I mamy stocznie i stocznie niech robią konwoje, bo na razie nic innego raczej robić nie będziemy. Daj mi całą armię, zestakuj. Zobaczymy co my tutaj mamy, bo tu będzie potem opcja, żeby spamić tymi dywizjami. To jest chyba jak tak jak na Kaiserce. Daj całą flotę sobie poklikamy. Nie chcę na razie odpauzowywać, bo tu różne rzeczy. Nie wiem kiedy dokładnie wojna się triggeruje. Kiedyś to było jasne, bo się triggerowała w St. Louis zamieszki, a teraz nie wiem jak to jest, bo to jest chyba na podstawie nowego Kaisera, się nie? Mamy dużo milicji. Mamy dużo jakiejś gwardii. I mamy 9 regularnej armii, nie? 9 dywizji regularnej armii. Was bym na pół podzielił. Może poczekajmy, aż oni się potriggerują, co? Tylko jeszcze bym zobaczył, jakich mamy generałów. Jakich mamy generałów? Jakiegoś dobrego do wojny pancernej byśmy potrzebowali, do armii pancernej. Ja rozumiem, że mamy białe kapturki, ale złote kapturki? Kto to jest? Halo, kim ten pan był? To wszystko są postacie historyczne. Tu mamy, ale Patton ma być marszałkiem. Patton ma być marszałkiem, on nie będzie generałem, on będzie dowodził armiami. Gdzie jest Patton? Boże, myślałem, że to może. I wrzuć mi Patona. A do tej naszej armii pseudopancernej wrzuć mi Olinberga, można wrzucić. Wrzuć mi. Kurde, wszyscy mają do braku zaopatrzenia, do braku zaopatrzenia. Dobra, wrzuć do Olinberga. Niech będzie Olinberg. Tu mi wrzuć jakiegoś zwykłego chłopka do piechoty. O, na przykład ty możesz być, a ty tu wrzucimy. Planning speed. Hayden Sympathies. Możesz być ty? Dobra, otrzymaj rozgrywkę. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Co oni tutaj się podzielą. Dobra, są syndykalisty. I tutaj widzę, że jakiś pan. Gdzie jest Red? Gdzie jest Red? O, i możemy flagę wybrać. Bo mamy coś takiego, tak? Cross to jest to. Cross. A do Bonnie Blues to jest to? Czy to? A daj to. To nawet fajnie wygląda. To jest to? Tak, to jest to. No i zarąbiste. Mi się podoba. Mi się podoba. Front against socialism. Możemy poprosić jakąś Nikaraguę o pomoc? A strange offer from William Hamare? To jest, że co? Czekaj, bo Nikaragua jest syndykalistyczna, socjaldemokratyczna, okej. Okay. Crimes grow, national mob activity, to pewnie chodzi o syndykalistów. Fetski harder, federalist resistance, to jest odnośnie tego. Resistance, okej. Okay. Anarchistyczni, no fajne, fajne buściki. Podoba mi się, mam nadzieję, że wszyscy dostają. O dobra, jest Hugh Long, czy wszyscy się już potriggerowali? Chyba wszyscy, dobra, wszyscy się potriggerowali. Nowa Anglia nie powstała, ale to chyba Kanada zabierze. Nie ma bata, żeby MacArthur to trzymał, bo wtedy syndykalisty są w dupi. I mamy trzy strony. Jest, na kim my chcemy się sfokusować? Ja bym się chyba na Hugh Longu sfokusował,
żeby ropę przygarnąć i go pięknie odciąć od Nowego Orleanu. MacArthura by mnie atakała. On będzie w teorii najmniejszy miał kraik, ale on ma de facto najbardziej elitarną armię. I będzie się tutaj bronił na tych górach, więc ja bym na razie Waszyngtonu nie ruszał. Potem ewentualnie byśmy na syndykalistów pojechali, bo mamy blisko, więc ja bym zrobił coś takiego. Tą armię daj mi na tych panów. A, już mogę spamić dywizjami. O, możemy, dobra, dawaj spam dywizjami. Potrzebuję jak najwięcej ich wystawić. Wychodźcie tutaj. Daj mi może ze 3. I tu też daj ze 3, powiedzmy, bo musimy coś wrzucić na front. Nie wiem, kiedy ta wojna się triggeruje. Dobra, daj jeszcze tego tutaj. Cyk, 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 cyk. I tu będziemy się przebijać. Ja bym na razie ominął, bo tu są bagna. Ja bym, powiedzmy, nie wiem, na przykład tu was rozstawił. Ja mam nadzieję, że ta nasza pseudo-elitarna pancerna armia, polegająca na zmotoryzowanych trakach i piechocie, da radę. Da radę. Mamy jakieś samoloty? Norwegia dołączyła do międzynarodówki. Czekaj, Austria, Słowenia. Co tam się dzieje? Halo, czekajcie. Mamy jakieś samoloty, nice. Panowie, wy nie ćwiczcie. Przypnijcie się do pana Lindberga. Proszę nie ćwiczyć. Latajcie. Okej. Co tam się ze Słowenią dzieje? Co ta Austria robi? Dobra, Austria likwiduje powstanie syndykalistyczne. Ty, ale tu nie ma Habsburgów. Co oni zrobili? Gdzie są Habsburgi? Tu jest ale dlaczego? Gdzie są Habsburgi? Czemu oni oddali władzę? Adolfa nie ma w tym uniwersum, przypominam. Tu w ogóle jest pan Stalin. Gruziński wataszka pirat. Treaty with the USA. Send Bilbo Bagginsa. Możemy podpisać pakt o nieagresji, tak? Ja dobrze rozumiem. Pakt o nieagresji z MacArthurem, żeby skupić się na syndykalistach. Nie będzie mi ten podrabiany wataszka, który ukradł Waszyngton i ogłosił się cesarem Ameryki. Wojna totalna, na pełnej, na wszystkie fronty. Nie, oni upadną ze wszystkimi, dokładnie tak. Taksy już mi się podoba. Nie, musimy robić reformę armii. Musimy lecieć reformę armii. Run Doctrine, Army Experience i Pattern Strategy. Go, lecimy. Lecimy. I jak najwięcej. O, ale minionki będą powstawać. Szef armii. Dobrze, możemy Mosleya. O właśnie, tu byśmy sobie już Artę wrzucili, ale my sobie wrzucimy. O Jezus, piechotka. Nie no, ale jak lecimy pod tanki, to musimy pod organizację, nie? Bo to jest dodatkowe 10 pod tanki organizacji i to się mega przyda. Bo reszta nas nie będzie interesować. Kurde, to jakbyśmy zrobili przewagę ogniową, to takie fajne boosty można wyciągnąć. No ale dobra, Zając jest spaczonym syndykalistą i gra pod tanki na tym USA. Gram pod tanki. Zrobimy dywizję pancerne, tak będzie, zaufajcie mi. Mamy nawet spoko przemysł, mi się wydaje. Więc my mamy, nie wiem, większość przemysłu zajmowaliśmy, to mi się podoba. Tylko że my w ogóle tego nie produkujemy. Zacznij robić może tak. Traczka jakiegoś zrób. Zrób Artę. Chociaż ja będę korzystał z Arty w piechocie, chyba nie. I czołgi na razie możemy robić lajciki. No i chyba na tych lajcikach będziemy na razie jeździć, bo nic innego nie wykminie. I tutaj bierzemy co? Out of supply, light, supply, grace. Nie, no tutaj bierzemy pana Patona. Patona, motoryzajzy, mechanizy. Armored speaker, doctrine, division, attack plus 5. Dobra, bierzemy pana Patona i oni się tutaj wrzucają. Jest, dobrze, oni się tutaj wrzucają. Doskonale. Potrzeba będzie od razu wrzucić war economy, totalną... O, dywizje się wystawiły, nice. Wystaw powiedzmy 12, 12, to te 6 dywizji wystaw, ok. Najdłuższy front. O Jezus, wy nawet nie pokrywacie tego całego. Dobra, idźcie na razie tutaj. Wy pokrywacie całość, pokrywacie całość. Następna dostawa poleci na Hulonga. Chyba najgorzej ma Hulong? Nie no, ci chyba mają najgorzej, nie? Oni są papetem. Co to za białe kapturki? Mid Atlanta, For Dixie, jest A Force, możemy Lindberga wrzucić. Spadochroniarze. Nie no, spadochroniarze raczej nie będziemy korzystać. Closer support. Mamy jakieś kasy? Mamy jakieś kasy. Ja bym chyba... Nie no, kasy wrzućmy. Wrzućmy te kasy. Jeszcze bardziej będą masakrować. To mi się podoba. Mi się bardzo podoba. Połącz naszą flotę. Co my posiadamy? Druga deklaracja niepodległości. Okej. Okay. Nice. Co jest naszą stolicą? Richmond? Gdzie jest Richmond? Gdzie mamy stolicę? Atlanta jest naszą stolicą, okej. Okay. A tego wataszki? Nowy Orlean. Dobra, wy macie Waszyngton, wy macie Chicago, Denver. Jezus, kiedyś MacArthur siedział w Denver. Ale tu będzie zadyma, ale tu będzie zadyma, fiu, fiu. Mamy jakichś admirałów. No dobra, niech będzie, powiedzmy. Powiedzmy, niech będzie. Flotą raczej nie będziemy pływać, bo my mamy... No, dwa dreadnoughty, jednego tego, dwa battleshipy. Mamy, nie mamy żadnego lotniskowca, także walić to.
Xinjiangi spisowały. Jak tam? Bo ja trochę kibicuję ten Mongolii. Oni tutaj walczą, mają sojusz z potężnym Tybetem, z potężnym Butanem i tu jest jakiś totalenki, każdy na każdego się tłucze. Bardzo dobrze. Minionki się wystawiły? Wystawiły się minionki. Nice, 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 nice. Tutaj wszystkie dywizje rzuć je tutaj. To jest piękna milicja. To jest piękna rzecz. I potem jak będziemy podbijać kolejne terytoria, coraz więcej tego będzie się rozpiło. Dobra, wrzuć te cztery kolejne. Panowie, trzymać się. Dobra, białe kapturki się zrobiły. Zrób mi od razu department. Spróbujemy szpiegów powysłać. Dobo! Zaczyna się! Zaczyna się! Idealnie! Pięknie, pięknie, pięknie. Zarąbiste są te eventy. The Second American Civil War Wars begins. O Jezus. Piękne. America will never be destroyed from the outside. If we fall and lose freedom, it will be because we destroyed ourselves. Patrząc na ostatnie wydarzenia na Kapitolu. Będziemy szturmować Kapitol. Okej, okay, dobrze, świetnie. Tu wszyscy ze wszystkimi się tłuką. Jest, 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 jest. W sumie, jakbyśmy mieli tak naprawdę potrajhardzić, to wzięlibyśmy zawieszenie broni, w sensie pakt o nieagresji z MacArthurem. On tam chyba był na 200 dni. Byśmy zraszowali szybko syndykalistów. Mamy bardzo fajne pozycje wyjściowe, ale to znowu z tego wzmocni, nie? Chodzi o to, żeby nie walczyć z nimi na wszystkim. Ja na razie chcę osłabić Hulonga, ale go nie zniszczyć. Żeby nie było tak. Bo tu trzeba mądrze, nie? Trzeba mądrze, mądrze, mądrze. Jeszcze militarki dostaliśmy. Nowe militarki. To traki rób? Jest? Jest. Gumy brakuje. W USA gumy nie ma. O Jezus, my nie możemy z nim handlować! Już mamy pełno portów. No nic. Nic, dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Pierwszy odcinek wprowadzający, żeby nie było zabiło, że od razu talent click. Mam nadzieję, że wam się podobało. Totalna zadymka, fiu fiu. Mam nadzieję, że to jeszcze Nowa Anglia się striggeruje i wejdzie do wojny. Hawaje jakie są? Hawaje są... O Jezus, ale przymulili, ale przymulili. I nie wiem, dlaczego tu nie ma Reda z jego kapeluszem słynnym. No nic, zobaczymy, co będzie potężniejsze. Czy Faja MacArthura, czy Cygaro Mareya. Także co, łapek górę, słyszysz swój komentarz? Widzimy się w Waszyngtonie. Elo. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Oh, the men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Get ready for the jubilee, hurrah, hurrah. We'll give the hero three times three, hurrah, hurrah. For the war of Reed is ready now to place upon his loyal brow and will